Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, ale aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Przypowieść to jest bardzo ciekawy gatunek literacki, można powiedzieć, ale to jest gatunek opowieści przede wszystkim. To jest bardzo zręcznie wymyślona fabuła, bardzo ciekawie w napięciu trzymająca historia. Ale każda przypowieść ma właściwie jedno przesłanie. Reszta jest jakby dla podtrzymania napięcia, dla zbudowania tego psychologicznego zaangażowania słuchacza. Bo patrzymy, wczuwamy się, utożsamiamy się z niektórymi z tych bohaterów. No i grają w nas emocje i nie jesteśmy obojętni. To nie jest teoretyczny wykład, to jest bardzo angażujące opowiadanie. No i pewnie każdy z nas też jakoś podkłada pod te treści swoje doświadczenia, jak to jest z tym przebaczeniem. Dobrze się tego słucha, bo właściwie jest to bardzo chrześcijańskie, szlachetne, żeby tak bez limitów być gotowym do przebaczenia bezwarunkowo, ale z drugiej strony to strasznie trudne. No i może ktoś zapytać wreszcie bardzo krytycznie i trochę nawet w opozycji do tego przekazu: a właściwie to dlaczego powinienem tak bezwarunkowo przebaczyć? Właściwie jaki to jest motyw? Przecież sprawiedliwość domaga się wyrównania rachunków, a nie jakiegoś umorzenia bez krytycznego długów. Może to być niepedagogiczne, może być bardzo psujące stosunki społeczne, a już szczególnie demoralizujące dla tego być może niepoprawnego dłużnika, winowajcy. I są na to nawet bardzo konkretne argumenty. A jakże? Gdybyśmy czytali Voltaire'a, to Voltaire nawet tak mocno tam w jednym ze swoich pism powiada, że ten, kto przebacza przestępcy, staje się współwinnym przestępstwa. Ten, kto odpuszcza dług, daruje, jest jakby po stronie przestępcy. Mocno powiedziane.
czy do końca byśmy się z tym zgodzili. Dalej, gdybyśmy czytali na przykład Nietzschego, filozofa, który był piewcą silnej woli człowieka. Nietzsche mówił, że właśnie takie bezkrytyczne przebaczenie jest wyrazem słabości. Jest jakby oddaniem pola wartości. Moje wartości powinny być respektowane. Jeśli ja sobie tak łatwo pozwalam wejść na ten teren, to znaczy, że lekceważę swoje wartości. Przebaczając, jestem słaby. No i zamknąć by to można jeszcze Freudem, który zgłębiając meandry ludzkiego ducha, doszedł do wniosku, że przebaczenie, takie właśnie bezwarunkowe, bezkrytyczne przebaczenie jest szkodliwe dla psychiki ludzkiej, bo właściwie, żeby przywrócić ład w człowieku, potrzebny jest odwet, potrzebne jest wyrównanie rachunków, może nawet zemsta. To jakby daje człowiekowi spokój, który w przypadku takiego przebaczenia nie stanie się udziałem człowieka. No, dzisiaj pewnie psychologia już tak prosto tego nie rozstrzyga, ale no są to jakieś argumenty. Co z tym zrobić? Jak pogodzić tą jezusową mądrość z takim postawieniem sprawy? W czasach Jezusa, zacznijmy od kontekstu historycznego i też społecznego. W czasach Jezusa rabini nauczali w oparciu o Biblię, o Torę, takiej postawy szlachetnego przywracania pokoju między ludźmi. Trudno się z tym nie zgodzić. To jest bardzo mądra, logiczna i praktyczna postawa. Żydzi są i byli zawsze bardzo praktyczni. Spokój jest wielką wartością, więc ten pokój trzeba starać się przywrócić. I wymyślili takie zasady praktyczne, bardzo, niemalże instrukcja obsługi. Jak dochodzi do jakiegoś nieporozumienia, ktoś kogoś obraża, ktoś jest komuś coś winien, ktoś kogoś skrzywdził, to krzywdziciel ma obowiązek przyjść i poprosić o przebaczenie. A ten, który został skrzywdzony, ma obowiązek przebaczyć. Jeśli nie przebaczy, to ten, który skrzywdził, przywołuje dwóch świadków, idzie z nimi do tego skrzywdzonego i w ich obecności prosi o przebaczenie. Jeśli on dalej nie przebacza, to jakby już jest jego wina. On się staje winny, bo ma dwóch świadków po stronie swojej, ten krzywdziciel, że ukorzył się, prosił, chciał naprawić, ten nie przebacza, zaciąga wręcz winę. A co zrobić, jeśli ktoś umarł? No jeśli ktoś umarł, to jak go przeprosić, jak się z nim pojednać? Mieli i na to sposób. Trzeba pójść na jego grób, położyć kamień na grobie i powiedzieć: proszę cię o przebaczenie. I wówczas też następuje absolucja, jakby jest zwolniony. Z tym, że dodawano tutaj znowu bardzo praktyczny limit. Tak ma się stać w przypadku tego, jeśli żyje jeszcze skrzywdzony, 3 razy ma obowiązek temu samemu wierzycielowi, dłużnikowi, krzywdzicielowi przebaczyć 3 razy. To był taki limit trochę bezpieczeństwa, limit właśnie taki pedagogiczny. Nieźle to ułożone pewnie, bardzo praktyczne, bardzo wymierne. I pytanie Piotra na początku dzisiejszej Ewangelii bierze się właśnie z tego. Mam właściwie przebaczyć 3 razy, tak? Uczą rabini. No to ja trochę przesadzę, a właściwie mocno przesadzę i powiem Jezusowi, skoro On tak nas uczy tej łagodności, czy aż 7 razy? Nie 3, 7 razy? Myślał, że już tak mocno przesadził, że Jezus no, będzie miał kłopot. A Jezus mu odpowiada, nie 7, tylko 77. No wiadomo, że 7 jest liczbą symboliczną, a już 77 no, to jest już kosmos. To już właściwie bardzo mocny komunikat, bez limitu. Nie rachuj tutaj, nie wyliczaj niczego. Jeśli chcesz iść za mną, jeśli chcesz być moim naśladowcą, jeśli wchodzisz w moją filozofię życia, no to przebaczenie jest bezwarunkowe, bez limitu. Strasznie trudne takie postawienie sprawy, ale widzimy, w jakim to się odbywa kontekście. I teraz spróbujmy przeczytać tę dzisiejszą przypowieść. Ona ma takie 3 części. Zaczynając od drugiej, ta historia z królem i dłużnikami niech zostanie na boku, zapominamy o niej. I jest tylko ta druga część, w której jeden ze sług z drugim sługą
próbują dojść do swoich rachunków. On był mu winien 10 denarów. Dobrze pamiętam? Ile? A, słuchacie. Dobrze. 100 denarów to było mniej więcej wynagrodzenie pracownika za pół roku pracy. Niektórzy mówią, że 1/3 roku, drudzy, że 2/3, ale no, taki dosyć poważny kawał grosza. Wyobraźmy sobie, odchodząc od tamtych realiów, taką praktyczną sytuację z naszego życia. Mam mieszkanie, które stoi puste, więc je wynajmuję. Podpisuję umowę, czy umawiam się ustnie, płacisz mi 1000 zł za miesiąc i mieszkaj sobie tam. No i mieszka ten nasz znajomy, nie płacąc tego czynszu. Przez miesiąc upominamy się, no coś mu się obsunęło. Drugi miesiąc też nie. Po trzecim miesiącu zaczynamy się denerwować, a tutaj się robi z tego już pół roku. Pół roku niezapłaconego czynszu, kawał grosza. No więc stawiamy warunki, oddaj to, bo inaczej będę musiał cię wyrzucić z tego mieszkania. A on mówi, nie mam z czego ci oddać. No jak nie masz z czego? To jest sprawiedliwość. Jak nie oddasz, to daję cię do prawników. I rzeczywiście wytacza mu proces, uruchamia administracyjne środki, sprawia, że go wyrzucają i egzekucja długu przez komornika, możemy sobie wyobrazić. No co, nic złego, prawda? Właściwie zgodnie z prawem, zgodnie z normalną ludzkim poczuciem sprawiedliwości, chyba też byśmy tak postąpili prawdopodobnie. I wszystko jest okej, pod warunkiem, że nie ma tej pierwszej części. Przy przeczytaniu Ewangelii z tą pierwszą historią o królu i dłużniku, który był mu winien, no teraz pytanie, ile talentów? 10 000 talentów. Jest inny kąt, inna rama tego. Jest coś, co przekracza wymiar sprawiedliwości, a wchodzi na wyższy poziom chrześcijańskiego, religijnego, bożego rozpoznania tej sprawy. Tutaj rzeczywiście nie bez kozery są te liczby, bo te 10 000 talentów to w ogóle jest suma niewyobrażalna. To Jezus tak samo paradoksalnie przesadził, jak przy tych 77 razach, chcąc powiedzieć, że nieskończoną ilość długu miał ten ktoś. Jeden talent to była miara wagi raczej, ale wagi złota, która dochodziła w czasach Jezusa do 60 kg. Babiloński talent miał 58,9 kg złota. 10 tysięcy to jest budżet jednego średniego państwa, roczny budżet, więc to trudno w ogóle sobie wyobrazić. I ten kontekst pokazuje nam taką oto sytuację. Jeśli chcesz być obywatelsko sprawiedliwy, w porządku, postępuj tak, że czynsz za to mieszkanie możesz odzyskać. I tutaj nikt ci tego nie wyrzuci, to nie jest złe. Ale jeśli chcesz iść za mną, jeśli chcesz wziąć swój krzyż, jeśli chcesz mnie naśladować, mówi Jezus, no to musisz się uzbroić, może już odejdźmy od tego czynszu i od tego egzekwowania pieniędzy za wynajem, musisz się uzbroić w taką mądrość, energię, miłość, wspaniałomyślność, wielkoduszność, jaką Bóg okazuje człowiekowi. Dlaczego masz przebaczyć? Nie ze sprawiedliwości czy z psychologicznych pobudek. Masz przebaczyć dlatego, że tobie przebaczono. Masz przebaczyć dlatego, że jesteś dłużnikiem wobec Boga. I że On ci przebacza bezwarunkowo. On ci nie wyznacza limitów, nie każe klękać, przepraszać. Najpierw przebacza, a potem rób ze swoim życiem, co chcesz. I gdzieś na końcu można by powiedzieć tak, zadać takie pytanie. Czy ten poziom sprawiedliwości, tego zwykłego rozliczania jest poziomem humanitarnym i istnieje jakiś wyższy poziom? Czy jak to właściwie rozumieć? Czy to jest przedczłowiecze, jakieś takie odwetowe, zupełnie prymitywne? Być może jest to, co nazywamy homo sapiens, ktoś tak mądrze i ładnie powiedział. Ten poziom, o którym mówimy, to jest poziom homo sapiens, człowieka rozumnego. Ale Jezus nas zaprasza do czegoś innego. W ewolucji, jeśli byśmy szli od najprostszych form życia i doszli do homo sapiens, to następnym stopniem, który proponuje Jezus, jest homo amans, człowiek miłujący.
To jest krok dalej, to jest naśladowanie Najwyższego. To jest niesamowicie trudne, to wydaje się nawet heroiczne, ale to jest cel, do którego powinniśmy dążyć. Jezus nas w ten sposób, przez taką przypowieść dzisiaj zaprasza. Jesteś homo sapiens, ale bądź homo amans. Bądź człowiekiem miłującym bezwarunkowo, tak jak Bóg ciebie miłuje bezwarunkowo. Pytanie, czy nas na to stać, czy jesteśmy uzbrojeni w taką siłę, czy religia daje nam tyle energii, tyle mocy i tyle wspaniałomyślności, żeby to praktykować. Pewnie dzisiaj nie. Pewnie jest to zadanie na całe życie. Ale przyznajcie, że jest to zadanie, które odwołuje się do tego, co w człowieku najpiękniejsze, do tego, co w człowieku boskie. Może trzeba próbować.